Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie, można powiedzieć, że powoli wracamy do normalności, mimo że ten stan epidemii czy pandemii ciągle trwa. W tym minionym czasie, tych kilku miesięcy, czasie, który był takim czasem wyjątkowym, szczególnym, staraliśmy się łączyć z wieloma wiernymi poprzez transmisje internetowe. Transmitowaliśmy msze święte, różne nabożeństwa. I tak pierwsza transmisja internetowa pojawiła się na naszej stronie internetowej, parafialnej stronie czy na Facebooku dokładnie 15 marca. Ostatnia transmisja była kilka dni temu, 27 maja. Razem 49 transmisji na żywo. Do 28 maja transmisje zostały wyświetlone 66 tysięcy razy. Transmisje to blisko 300 tysięcy wyświetlonych minut. Wraz z nami w sposób duchowy poprzez transmisje internetowe łączyli się wierni, można powiedzieć, z różnych zakątków świata. Oczywiście przede wszystkim z Polski, mieszkańcy Ostrowa, naszej parafii, ale byli również wierni z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Francji, Stanów Zjednoczonych, z Irlandii, Ukrainy, Maroka, Holandii czy z Węgier. Drodzy bracia i siostry, już od jutra, od soboty 30 maja ten limit wiernych mogących uczestniczyć we mszy świętej czy w różnych nabożeństwach zostaje zniesiony. Wszyscy właściwie możemy już uczestniczyć we mszy świętej. Oczywiście zachowujemy te pewne zasady, które nas obowiązują, a więc zasłonięte usta, nos i zachowanie oczywiście odpowiedniej odległości między sobą. Bardzo serdecznie zapraszam po raz kolejny do uczestnictwa we mszy świętej, szczególnie tej niedzielnej, do uczestnictwa w różnych nabożeństwach, które są sprawowane w ostrowskiej konkatedrze. Jak zwykle drzwi naszego kościoła są dla wszystkich szeroko otwarte. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa i szczęść Boże.